Yeah, yeah. Maurice Renard. Żaba. Tak, miałem 13 lat, kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem przez szyby klasy. Obok mnie pan Bernardi, świeżo zaangażowany gospodarz klasowy, trwał w zachwycie. Ja jednak nie mogłem dłużej patrzeć na tę scenę. Nie starczyło mi nerwów. Zrobiło mi się słabo i odwróciłem się wstrząśnięty do głębi. Spostrzegłszy, co się ze mną dzieje, pan Bernardi usadził mnie na występie muru. Otoczyło mnie kilku uczniów, a mur, który niebawem wyszedł z klasy po skończonym wykładzie, został powiadomiony o tym, co zaszło. Chodź no ze mną, zwrócił się do mnie łaskawie. Wypijesz kieliszek wina i wszystko minie. No, jazda, chodź, mówi chłopcze. Udałem się za nim. Murg wraz z matką i ojczymem zajmował pierwsze piętro środkowego budynku w głębi dziedzińca. Na parterze mieścił się sekretariat i jadalnia, na drugim zaś i trzecim naszej izdebki. Najpiękniejsze pokoje tego apartamentu łączyły się oszklonymi drzwiami z obszernym balkonem ciągnącym się wzdłuż całej fasady. Tam mieliśmy często sposobność oglądać panią szabla. Krzątając się około swych spraw domowych, posługiwała się balkonem dla przechodzenia z pokoju do pokoju, jeżeli w salonie interesanci oczekiwali przybycia murga. Widok ten był dla nas ogromną uciechą. Przyglądaliśmy się zjawianiu i znikaniu wystrojonej Bałci z tak ciekawie, jak Owym kolorowym figurkom, co z uderzeniem godziny na wieży kościelnej wychodzą z szafki starego zegara, defilują z powagą i przez drugi otwór wracają do swego domku. Była dziesiąta rano. Z półpiętra płynęła wrzawa kuchenna. Wspięliśmy się po schodach. Murk wprowadził mnie do salonu, stamtąd zaś do jadalni. – Siądź, proszę – i skierował się ku uchylonym drzwiom z widocznym zamiarem zamknięcia ich. Wiedziałem dobrze, że tam obok stołowego mieścił się pokój państwa Szabla. Murk wydawał się zdziwiony, iż zastał owe drzwi otwarte. Rzucił okiem do wnętrza i nagle skoczył naprzód, zatrzaskując drzwi za sobą. Przez dłuższą chwilę trwałem w zdumieniu z zakłopotaniu, usiłując kroży zgiełk dochodzący z kuchni i dziedzińca – była przerwa między wykładami – złowić uchem ślad tego, co działo się za drzwiami. Lecz oto drzwi otworzyły się na nowo, właściwie odchyliły się tak, że ukazała się w nich sama tylko głowa mego dyrektora. Był blady, przerażony i z głosem rzucił mi – idź stąd, mój chłopcze – wypadek... Był nie dla Ciebie miejsce. Dodał coś tam jeszcze o lekarstwie infirmerii. Nie wiem doprawdy, czy posyłał mnie do infirmerii, żebym zażył tam lekarstwo, czy też miałem powiedzieć, by mu lekarstwo przyniesiono. Nie słyszałem już nic. Byłem przerażony i mknąłem z gorączkowym pośpiechem. Na dziedzińcu zabawy i gonitwy trwały w najlepsze. Pan Bernardi przechadzał się w cieniu platanów wraz z drugim gospodarzem klasowym, opowiadając mu z ożywieniem zapewne o studiach prawniczych, którym się gorliwie oddawał. Proszę pana, wybełkotałem przybiegłszy do pana Bernardi. Tam u dyrektora w pokoju państwa szabla coś się stało. Nie wiem co, jakiś wypadek. Spojrzeli kolejno na mnie i na okna mieszkania dyrektora. Poszeptali coś między sobą i po chwili wahania ruszyli w drogę. Nie potrafię wyjawić, jak się stało, że ciekawość zwyciężyła we mnie trwogę i że udałem się za nimi, lecz wspomniałem już o tym, jak działa na moją naturę tajemnica. W chwili naszego wejścia do salonu ujrzeliśmy w nim morga wchodzącego przez lewe drzwi. Mój ojczym umarł. Oznajmił z gestem tragicznym. Podążyliśmy za nim, krocząc w skupieniu. Pan Szabla, starannie odziany od stóp do głów, czyściutki, siedział w głębokim fotelu. Nie uśmiechał się już. Cień nicości znaczył jego blade oblicze. A moja biedna matka, biedna moja matka, rzekł murk, szaleje z boleści. Zostałem ją przy nim półprzytomną, osłupiałą. Nie pojmowała, co się stało, nie chciała dać temu wiary, a gdy zrozumiała, nagle uciekła w drugi koniec mieszkania, zamknęła się tam. Ach, muszę ją przecież wesprzeć, dodać jej sił. Powinna mi wreszcie otworzyć. Po czym, okazując najwyższe zdenerwowanie i gorączkowe podniecenie, murk opuścił pokój i wrócił tam skąd wyszedł. Przez amfiladę pokojów usłyszeliśmy, jak pukał do drzwi swego gabinetu i mówił tonem słodkiej perswazji. Mamo, wpuść mnie, nie zostawiaj sama, no proszę cię, bądź rozsądna, otwórz. Pani szabla, zdawała się nie odpowiadać. Murk wrócił zrezygnowany, lecz nieco spokojniejszy. Płacze, oświadczył nam, Wolę to. Słyszałem, jak płakała. Sądzę, iż trzeba na razie zostawić ją w spokoju. Durząca wróciła w targu. Wieść przeraziła ją. Murk zabronił jej przeszkadzać pani Szabla. Nagle zdał sobie sprawę z mojej obecności. Och, panowie, to dziecko tutaj. Nie czekałem dalszego ciągu i oddaliłem się spiesznie, pełen zmieszania. W uszach nad trętnym brzmieniem brzmiała mi ta wymówka, rzucona tonem znużenia. Zadźwięczał dzwon. Wszystko odbyło się według normalnego programu, tylko wśród głębokiej ciszy, utrzymywanej przez pedlów. Co do mnie, niezdolny do skupienia uwagi na wykładach, wciąż rozmyślałem o dramatycznych wydarzeniach, które mną tak silnie wstrząsnęły. Prześladowała mnie groza śmierci jakież to straszliwe widmo w trzynastym roku życia i w jakim niesamowitym świetle ukazało mi ją doświadczenie Galwaniego. Mimo woli wyznać muszą mniejsze na mnie wrażenie wywar zgon pani Szabla, jeżeli owe pokazy galwanizacji dokonywane przez Morga. I spośród trupów, jakie widziałem od rana, to nie trup człowieka najuporczywiej napastował mój umysł. Po lekcjach natychmiast postarałem się zasięgnąć języka o tym, co działo się u naszego dyrektora. Dowiedziałem się, że ustawiono w pokoju katafalk, oraz że pani Szabla wciąż odmawia wyjścia z pracowni, do której jej syn wreszcie wszedł drzwiami balkonowymi. W ciągu całego popołudnia spojrzenia moje ustawicznie zwracały się ku temu głuchemu szeregowi oszklonych drzwi zaciągniętych białymi firankami. W ostatnich na lewo majaczyły nikłe płomyki dwóch świec, z ostatnimi na prawo drzwiami pracowni. Wyobrażałem sobie wśród dobrze mi znanego malowniczego nieładu tej izby pełnej ksiąg, papierów i przyrządów, nieszczęsną bałci, słukającą na ramieniu morga i upierającą się tkwić tam z dala od swego Filemona. Pod wieczór uczułem wielkie znużenie. W rozkładzie dnia przed obiadem wypadała pauza 45-minutowa. Skorzystałem z niej, by odłączyć się od życia zbiorowego, i cichaczem udałem się do swej izdebki. Wszystko tam trwało w kojącym spokoju, pogrążone w cieple i półcieniu. Odchyliłem z lekka żaluzję, przez szparę ukazał się pełen dostojeństwa obraz morskiego zachodu słońca. Może to właśnie pociągnęło mnie tu rządnego owej tajemniczej pociechy spływającej na człowieka ze skarbnicy piękności natury. Słońce było już tak nisko, że widziałem jak stacza się ku linii horyzontu zwrastającą rzekłbyś, szybkością, z jakimś rozkosznym pośpiechem, jak gdyby je morze wabiło do siebie. A wśród fal rozdzielających ich ruchliwy przestwór słał się wspaniały kobierzec, jakby zapraszając je, by nie kryło się, lecz raczej przeszło z wybrzeży niebios ku wybrzeżom oceanu. Z tej ekstazy wyprowadziły mnie niewyraźne hałasy, które mi przypominały, iż gabinet dyrektora mieści się pod moim pokojem. Fakt ten wtrącił mnie na nowo w orbitę owego makabrycznego dnia. Przywarszy uchem do ściany przez kilka minut przysłuchiwałem się bezskutecznie, po czym usłyszawszy, że otwierają się oszklone drzwi, wychyliłem się na zewnątrz. Na dole, tuż naprzeciwko mnie, uczniowie pierwszego oddziału szykowali się w dwuszerek, aby pomaszerować do refektarza. Podobnie jak i ja, ujrzeli oni panią Szabla wychodzącą z gabinetu dyrektora. Biedna niewiasta zdawała się zdruzgotana, Szła pochłonięta swym smutkiem, jak gdyby obca, wszystkiemu dookoła krocząc niepewnie. Potężna fala zapachu szypr wionęła ku mnie. A, zdecydowała się wreszcie na spełnienie swego wdowiego obowiązku. Biedna, biedna pani szabla, najwidoczniej jeszcze się ociągała. Lecz nic już snać nie mogło zmienić jej wędrówki, somnambuliczki, partej do straszliwego celu. I nic nie mogło złagodzić niesamowitego wzruszenia, jakie wywoływał we mnie widok tej poczciwej staruszki zmierzającej do tamtego pokoju. Nic, ani groteskowe szminki, jakimi wciąż jeszcze była umazana, ani klejnoty na jej zwisających bezwładnie rękach. Ani pretensjonalne akcesoria jej niebiesko-zielonej sukni. To wszystko, co wywoływało zawsze tyle drwin i konceptów. Tuż pod swym oknem usłyszałem jakiś lekki szelest. Odwróciłem spojrzenie od pani Szabla i wówczas ujrzałem coś, czego moi koledzy nie mogli zauważyć z dołu. Mianowicie długi, giętki drut, który wlókł się za panią Szabla i którego drugi koniec ginął w drzwiach pracowni. Zanim jednak zdążyłem pomyśleć cokolwiek, ujrzałem finał dramatu. Oto pani Szabla bez jednego jęku nagle raptownie padła. Rozległy się krzyki przerażenia. Natychmiast wbiegł na balkon murgu, cofnąłem się spiesznie. Za nic w świecie nie chciałem, bym nie zauważył. Nie, za nic. Och, w danej chwili było to dla mnie kwestią życia i śmierci. Po bowiem chwili miałem pewność, że widziałem. Zęby mi szczękały. Zdjęty daremnie tłumioną paniką drżałem na całym ciele. Ostrożnie wymknąłem się na dół. Mieszałem się z tłumem kolegów. Powtarzano sobie z ust do ust wieść o nagłym zgonie pani Szabla. Murk podniósł z ziemi już tylko trupa. Zwierzał się, że wyczerpany znużeniem zasnął w gabinecie u boku matki. Pani Szabla wyszła sama, nie zbudziwszy go. Teraz nieszczęsny dyrektor był w rozpaczy, że zbudziły go dopiero okrzyki uczniów. W miarę jak dochodziły mych uszu te wyjaśnienia, prawdopodobieństwo ich narzucało się memu rozsądkowi. Osaczały mnie wątpliwości i pełne grozy zdumienie, jakie mną owładnęło, wstępowało miejsca bezładnemu ciągowi sprzecznych rozważań. Byłem zbyt nerwowy, by móc opanować sytuację, za młody, by koordynować swoje przesłanki do nikogo zaś nie byłbym się zwrócił, aby rozwikłać ten chaotyczny węzeł. Chwilami konstatowałem niewyraźnie do jakiego stopnia podziałało na mnie doświadczenie Galwaniego, udoskonalone przez Murga, jak uporczywie ta wizja wyrażała się we wszystkie moje myśli i wtedy traciłem wszelką ufność we własne sądy. To znów odwrotnie, owa scena balkonowa powtarzała się z niebywałą precyzją na ekranie mej pamięci. Cykatkowy drut ciągnął się za panią Szabla. Widziałem, jak padała bezwładnie. Rozmyślałem, jakiegoż to fluidu tak nagle jej zabrakło, czy elektryczności, czy życia. I kto przerwał był prąd? Murg, czy Bóg? Potem chmara argumentów na temat galwanizacji zwłok pani Szabla atakowała mój mózg, który pod ich naporem przestawał na moment funkcjonować. Tak w baterii pęcherzyki gazu osiadają na biegunie ujemnym, polaryzując go. Dziś po latach mogę już skoordynować szereg faktów niewątpliwych, które tamtego wieczora przedstawiały mi się dość mgliście. Istnienie owego drutu, jego niewidzialność dla świadków zgrupowanych na dziedzińcu, przeświadczenie Murga, iż nie było żadnych innych świadków, mogących rzecz obserwować z górnych pięter, równoczesność wyjścia na balkon pani Szabla i uszeregowania się uczniów na wprost balkonu, dystans niemożliwy do przebycia, przynajmniej w sposób szybki, pomiędzy widzami na dole a widowiskiem na balkonie. Hut osobliwie automatyczny. Pani Szabla w jej perfum w owym momencie silniejszy niż kiedykolwiek. Jej zgasłe spojrzenie, którego zresztą ze swego punktu obserwacyjnego nie widziałem dokładnie. Warstwa szminek, mogąca maskować trupią bladość. Wreszcie fakt, że cały zakład posiadał własne oświetlenie elektryczne i stąd wniosek o możliwości łatwego czerpania prądu o znacznym napięciu. Otóż, Murg przecie długo tkwił zaryglowany w swej pracowni, mogąc tam swobodnie kusić się o zastosowanie do galwanizacji ciała ludzkiego przyrządu swego wynalazku. A wszak w porwie egzaltacji, być może udanej, odprawił wszystkich, aby pozostać z matką sam na sam. Wszystko to składało się nader wyrazistą całość o niezachwianej logice. Lecz z drugiej strony nic właściwie nie przeczyło najnaturalniejszej interpretacji wydarzenia. Przede wszystkim należy pamiętać, iż w pracowni morga znajdowało się mnóstwo rozmaitych przyrządów. Pełno tam było przewodów elektrycznych, zalegały całą podłogę, te druty, niektóre ogromne, długie, kręty tu i ówdzie pogmatwane wśród czopów, czpieni i tulejek, łacno mogących zaczepić się o tren sukni. A wiadomo, kobieta przytłoczona boleścią o niczym innym przecie już nie myśli. Nadto, jak już wspomniałem, chud pani Szabla zawsze miał w sobie coś mechanicznego. Rozpacz, tortura moralna, zupełnie wystarczająco tłumacząca fakt, iż się ta cecha zaznaczyła jeszcze dobitniej. Również i uśminkowanie twarzy nie było u niej bynajmniej nowością. Wreszcie. Jakiś cel miałby mur w owym oficjalnym opóźnieniu chwili zgonu swej matki. Tego podówczas nie umiałem dociec, nie przywiązując też do tej kwestii należytej wagi, ponieważ byłem wręcz przerażony potwornością mej hipotezy. Kwestia ta w gruncie rzeczy pozostała otwarta dla dziecka, którym byłem, jak obecnie dla dorosłego mężczyzny, którym jestem. Byłaż to osoba żywa, której śmierci zostaliśmy świadkami? Gdzie nastąpił zgon pani Szabla? Czy stało się to na balkonie, jak myślą oczywiście wszyscy? Czy też w pracowni? Czy się tam istotnie schroniła pełna nieukojonej rozpaczy? Czy opuściła ją nie jako żywa istota, lecz jako zewłok galwanizowany i pilotowany przez profesora Murga? A może raczej stało się to właśnie owego ranka w sypialni państwa Szabla. Syn zastał ją martwą u boku martwego męża i przeniósł do swego gabinetu, podczas gdy poszedłem zawiadomić pana Bernardi. A w takim razie, kto z nich umarł pierwszy Filemon czy Baucis? Jako żywo nic nie wiem i gdyby mi był powierzony sąd w tej sprawie, nie polegałbym na zeznaniach nadwrażliwego dziecka, chociaż to dziecko było mną samym. Sąd? Powiecie, czyżby kodeks przewidywał jakąś karę za takie czyny? Zapewne czyny te świętokradcze i makabryczno-cyrkowe mogą wszakże znaleźć wytłumaczenie w ciekawości uczonego. No i należy w końcu stwierdzić, że nikomu nie szkodzą, w sensie prawnym. Nikomu? Tak mnie macie? Posłuchajcie raczej tego fragmentu dialogu podsłuchanego przeze mnie w kilka dni po śmierci małżonków Szabla między panem Bernardi, studentem prawa, a panem Lafont. Mówią o milionie dwutysiącach franków, rzekł pan Bernardi. I wszystko otrzymuje Murk? Zapytał pan Lafont. Wszystko. Syn jedynak. Ten może sobie powinszować szczęśliwej ręki, gdy się pomyśli, iż jeszcze rano, w dniu swej śmierci, pani Szabla nie miała ani grosza. Jakże to? Uważajcie, Lafont. Pan Szabla nie miał żadnych spadkobierców poza swoją małżonką. Należy pamiętać, że murk nie był z nim wcale spokrawiany oraz że nieboszczyk nie pozostawił testamentu. Nato więc, by murk posiadł fortunę swego ojczyma, konieczne było by ją odziczyła pani Szabla, a następnie po niej jej syn. A zatem, wykrzyknął pan Lafont, gdyby pani Szabla zmarła przed mężem, majątek jego przeszedłby na rzecz skarbu państwa i murk nie otrzymałby nic? Tak jest. Lecz wystarczyło, w danym przypadku, by pani Szabla zmarła jednocześnie z mężem, może też by okoliczności nie pozwalały na stwierdzenie w sposób niezbity, kto kogo wyprzedził w marszu na tamten świat. Doprawdy? To się nazywa domniemanie w przypadku równoczesnego zgonu. Mówi o tym artykuł 722 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zmarli współcześnie mają po lat 15 ukończonych oraz mniej niż lat 60, w przypadku gdy oboje są równym wieku, bądź też gdy różnica wieku nie przekracza jednego roku, zakłada się zawsze, iż mężczyzna przeżył swą towarzyszką. Tak się właśnie rzecz miała tutaj. Rzeczywiście, zakonkludował ze śmiechem pan Lafont, w tych warunkach murk, można powiedzieć, cudem się wymigał. Drobna zmiana o kilka godzin a dama pikowa straciłaby niezgorszy posarzek dokończył pan Bernardi. Było to ostatnie echo tej mętnej i dramatycznej historii. Murg długo jeszcze żył w dobrobycie. Mimo swego bogactwa nie porzucił kierownictwa szkoły imienia Jana Jakuba Rousseau. W dalszym ciągu też wykładał tam nauki przyrodnicze i co roku udemonstrował uczniom doświadczenie Galwaniego. Przypatrywałem się zawsze temu eksperymentowi spoza szyb, aż wreszcie i na mnie przyszła kolej zasiąść na ławie wewnątrz klasy. Ale wtedy byłem już co nieco zblazowany wobec owego tylokrotnie oglądanego cudu. Z każdym dniem wzrastał we mnie spokój i opanowanie osób dorosłych. Doświadczenie z żabą już mnie nie zaciekawiało. Przełożył Gabriel Karski. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.